Guten Tag, w sumie to bardziej Guten Abend. Witam Was, moi drodzy, w pierwszym chyba eksperymentalnym i próbnym odcinku MAC, czyli Moski Ten Chat, czyli takiej mojej ichniej wersji QA, które są nie, chyba dość popularne na tubie i ogólnie w internetu w streamach. Mamy oczywiście tutaj po prawej macie, chwilę po prawej, bo to jest moja prawa, ale to po lewej, po prawej macie dwa czaty. Z której zazwyczaj korzystam, chat hitboxowy i chat ircowy, jadiskowy ja chat. No i dzisiaj mamy takie od Was pytania. Tak jakby. Więc ja będę starał się te dwa czaty ogarniać, ale to nie jest oczywiście proste. Wybaczcie mnie, ale to tylko ja. No i właśnie. Więc moi drodzy, czy jesteś daltonistą, że nie widzisz tego, co ja piszę? <laughs> nie, nie widzę. Nie, co do daltonizmu, daltonizmu jako tako nie jestem, ale mam problemy z kolorami. Jakoś mam coś tam z moimi oczami jest nie tak. Z moimi oczami coś jest nie tak i nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, ale że nie widzę tych takich zaawansowanych dobrze kolorów, nie rozróżniam ich, może nie, nie widzę, nie rozróżniam tych zaawansowanych kolorów i widzę bardziej taką podstawową paletę barw. Tak to, może, tak to, jakoś, tak to jakoś można opisać. Więc jako taką daltonistą nie jestem, więc jeżeli mówię czasami na zielony, żółty, no nie no, na szary, żółty, czy na brązowy, zielony, czy ten desyń rzeczy, to yy, no to to jest tego wina. Znaczy, to nie są niedobory witaminy A, to jest wada już wrodzona. U mnie chyba ojciec i mój brat tak samo mają, jak każdy mężczyzna, nie do końca jak każdy mężczyzna, ale ale taka jest, jest taka dość duża zależność. No, tutaj w ogóle się skopał jeden czat, jest źle przechwytywany. Dobra, teraz będzie dobrze. Ech, to sądzę o Rosji i tej całej wojnie. No jest to sprawa trochę dziwna. Znaczy, ogólnie jest to, widać, że to jest. Znaczy, nie jestem politykiem, nie znam się na polityce. Ale na to, że to jest ogólnie zagrywka Rosji i od początku to było robione przez Putina. A Putin głupim człowiekiem nie jest. Ale ja się na ten temat nie opowiadam, bo w sumie nie wiadomo, co z tego jeszcze wyniknie. Kiedy planuję wrócić do Fabio Robocraft? Właśnie, faktory jest fajną grą z tych, których właśnie lubię, takich ekonomicznych i to planuję zrobić. Robocraft jest fajny, bo dodali teraz plutony i nową mapę i jakieś tam inne duperele, więc warto by to obadnąć wydaje mi się, więc prędzej, że później to będzie. Kiedy GTA 5? Już chyba nie będzie GTA 5. Znaczy jeszcze mam jeden filmik z GTA Online nie wrzucony, zapomniałem go wrzucić tam parę miesięcy temu, więc nie wiem czy go wrzucę czy nie wrzucę. Czy będę kupował PS4? Chciałbym. Aczkolwiek po pierwsze nie ma zbytnio gier na PS4, które by mnie interesowały A po drugie nie mam pieniędzy na PS4 teraz Czy lubię War Thunder? Tak, War Thunder jest bardzo fajny, tylko nie ogarniam go W sensie gra jest bardzo fajna, naprawdę War Thunder to jest chyba najlepsza z tych wszystkich darmowych Gier do strzelania i konkurowania są online, naprawdę świetny Świetna jest to gra, ale jest grą z kolei też dość trudną wydaje mi się znaczy ja osobiście nie, nie radzę sobie trochę. Przyznam szczerze, tak. Eee, czy miałeś gejowskie fantazje? Tak, z tobą Newi. Eee, jakie Plutony? No dodali Plutony do Robocrafta. Nie wiem jakie, ja nie wiem jak działają, ja Wiem, że dali, Czy że, dodali, że możliwość tworzenia swoich klanów, swoich grup w Robocraftie, Z tego co mi się wydaje. Moskit już widzi czerwoną kropkę na czole, czyżby to był rosyjski sniper. O, spec nas. Co o tym sądzę? Nie, nie będę tego klikał. Jakiś naleśnik. I piję teraz, żeby nie było zwykłą herbatę ekspresową. Nie powiem jakiej firmy, bo nie wypada. To kryptoreklama. I tak nawiasem mówiąc, dajcie mi znać co też myślicie ludzie na tubie, bo na streamie widzicie, że to się ludziom podoba. Dajcie mi znać ludzie na tubie, co myślicie na temat tego typu filmików, bo to będzie ciekawi. Badałem już od dłuższego czasu pokombinować coś z kamerką, swoją facjatą i w ogóle czegoś nagrywaniem, ale jaki jestem, taki jestem, mam do siebie dystans z tego powodu, bo no cóż, widać, tak jak się to bywa. Smaczna ta herbata? Smaczna. Nie, to nie jest Lipton. <grym> ja bardzo lubię herbaty. ja w pewnym sensie jestem zależny od herbaty, jak co najmniej, jeżeli przez cały dzień nie piję żadnej herbaty, to jestem to normalnie jak na jakimś głodzie, nie? Ekra, a szczególnie kranu nie wypije herbaty. O Boże. To jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Jak nie wypije herbaty, to jestem nie do życia. Kompletnie. A z kolei nie nienawidzę, nie, nienawidzę Strasznie lubię i wręcz nienawidzę kawy. Kompletnie nie potrafię. Jeść. jeść. <ścoughs> Pić kawy. Wywal kamerkę. Barten zaraz Ciebie mogę wywalić. Następnym razem, jak będzie coś, to postaram się trochę ogarnąć. Jeszcze będę musiał pójść do Fryzjera i będzie trochę lepiej, mam nadzieję. Czy był dzisiaj Zeus? Tak, był. Czy będzie na tubie? Prawdopodobnie tak. Dyniak, odbanowałem cię na hitboxie, ale hitbox jest skopany, więc różnie to bywa. Czy wyłączę w końcu ten śnieg? Nie. Mamy zimę. Do końca kolejnożowej zimy będzie tu śnieg. Chodzi nie wiem, co będzie tu śnieg. Pozdrowisz Macieja z Krakowa? Jeżeli w w końcu wyjdzie z kartonu, tego go pozdrowię Jakie gry dalej na twoim kanale? Jakie będziesz planował, typu Tomb Raider najnowszy i Bioshock Infinity? Nie wiem, z najnowszymi grami mam ten problem, że szczerze ostatnio strasznie źle mi się gra w te gry takie typowo AAA z, z wysokiej półki Nie wiem, jakoś ciężko mi się gra Naprawdę ciężko. Strasznie przyzwyczajmy się do gier niezależnych, które są zazwyczaj inne i po prostu ciekawe, fajne. I te gry A są takie. Nie wiem, rozwodnione. Strasznie tak. Wcześniej jest z poziomu właśnie dzisiejszych gier. Tych właśnie takich drogich, wysokobudżetowych. Nie wiem, jakiś taki zastój według mnie jest w branży. Co sądzę o Wowie, nubie? Nevi, sądzę to, że WOF jest dla Nubów. Co sądzisz o tych, co muszą pracować w niedzielę? Normalna sprawa, Polak. Takie normalna, jak najbardziej normalna sprawa. zazwyczaj jak ktoś pracuje na przykład w sobotę niedzielę. Zwyczaj jest tak, że ma po prostu dwa inne dni wolne w, w tygodniu. Gorzej jak jest na przykład tak, gdy masz dwa inne dni wolne w tygodniu, ale nie są one ze sobą razem, tylko są, na przykład, nie wiem, środę masz wolną i piątek masz wolny, albo poniedziałek i piątek. Wtedy to jest trochę z dupy. Wiem, bo tak miałem w pracy jednej. Kiedy stacja gier 4x klocek 1? Co? Słucham? Pokaż cycki. Proszę, moje cycki. Próbowałeś kiedyś zrobić grę na przykład na silniku Unreal Kiedyś myślałem nad tym, ale... To nie jest na no, mój umysł. Ja nie jestem programistą, designerem, nic, nic w tym stylu, prawdę powiedziawszy. Kompletnie. Po prostu nie mam tego głowy, nie wiem. Teraz planuję pójść, być może, znaczy, być może chyba pójdę. Mm. Raczej na pewno. Na szkołę policjalną, na technika mm, informatyka, ale zastanawiam się nad tym. Znaczy, zastanawiam. Chcę na to pójść, ale tak. Nie wiem. Znaczy chcę na to pójść i chyba pójdę na 99,9%. Tylko zastanawiam się, czy to jest na pewno sens, szczerze powiedziawszy. Czy zagram się w Daisy Overwatch? Ja w Daisy Over, Overwatch w ogóle nie grałem, więc czy może pytanie powinno czy w ogóle zagram? Nie wiem. tych Daisy już jest tyle. Daisy już jest tyle, że tych no, modów do moda Daisy jest tyle, że. Ciężko powiedzieć, czy się w coś chce zagrać, czy nie chce, bo już sumie człowiek nawet nie wie, czym to się różni, nie? Eee, czy widziałem update do RimWorld'a? Widziałem ten, ten ostatni update, pierwszą alfę, tą co wydali i muszę tą drugą jeszcze obbadać, co, eee, co oni tam dodali w RimWorld'zie. To kiedy ten Zeus? Jak powiedzieć na Partenon? Tak, Moskiter będzie informatykiem zarabiającym 10 tysięcy złotych na miesiąc i nie będzie streamował. A, możliwe. Szkodnik, póki streamuję, nie mogę wrzucić Zeusa, więc wrzucenie Zeusa to jest no co najmniej 3, pół godziny wrzucania, jeżeli nie więcej. Już nie, w, nie wliczając, obrabień, obrobienia tego przeze mnie jeszcze, bo muszę prawdopodobnie to obrobić, i obrobienia się tego przez TUBę, więc dzisiaj nie da rady. Szczególnie, poglądając na to, która jest aktualnie godzina. Czy będzie jeszcze X3 album prelude? Kurde, Ach, X3. Kurde, seria X. Jak ja ją uwielbiam. Jak ja jestem zły na twórców EGOSOFT, Studio EGOSOFT, twórców właśnie serii X, za to, co oni zrobili z x, x Rebirth, Jezus. EM ja dorwał, ja bym ich tam dorwał, to po prostu bym ubił, nie? Po prostu ubił. To jest po prostu dokonali ludobójstwa, tragedii. Po prostu powinno karać się za to, to nie wiem, czym, dybami chyba. Czy wrócę do Car Mechanic Simulator? Nie wiem Nie, po prostu nie wiem Znaczy tak, ja wiem Ole X Rebirth i nagrywa X3 Wiem, ale po prostu to mam taki żal straszny X3 jest świetne Ale Rebirth jest tragiczne Już X2 jest lepsze X1 niezbyt grałem I próbowałem kiedyś w to pogać I już trochę zbyt archaiczne X1-ka jest hmm. Jaką grę masz na uwadze, która jest w trakcie tworzenia? A to czekajcie, bo ja sobie zrobiłem taką listę. Tylko gdzie ją mam, zaraz? Eee, zrobiłem sobie taką listę na ten rok, gier, które mnie interesują. I interesuje mnie w tym roku tak. Będąc dokładnym, Benist wyszło. Dark Souls 2. Tylko to w kwietniu na PC wychodzi, więc zobaczymy, Można najpierw przejść. Potem jest w kwietniu, ponoć ma wyjść Dying Light, nie wiem czy coś się zmieniło. Tropico 5, Watch Dogs, o. o Watch Dogs to mógłbym dużo gadać, niekoniecznie, niekoniecznie dobrze. Nie dlatego, że to będzie zła gra, że wiem, że to będzie zła gra, ale jest dużo obaw w stosunku do tej gry. Darkwood, to jest, Darkwood to chyba jest ta polska gra taka survivalowo Horrorowa. To może być ciekawa gra, powiem szczerze. Wiecie, co bym w sumie tak teraz chętnie, tak myśląc, co właśnie w na z zagrał? Homeworld HD. Ma wyjść remake Homeworlda, tego oryginalnego. I z chęcią bym w to zagrał. Jak będzie wychodził, to będę starał się go uzyskać. American Truck Simulator 2014 prawdopodobnie w tym roku... American Truck Simulator prawdopodobnie w 2014 roku wyjdzie. Dlatego jeszcze Lords of the Fallen, czyli gra od Tomasza Gopa i City Interactive, CI Games, która będzie takim połączeniem Dark Darksidersów, Dark Soulsów mniej więcej. Nie, Neo Scavenger znam, ale nie będę grał. The Division też wychodzi, Tom Clancy's The Division, chociaż też mam obawę co do tej gry, bo to jest kolejna gra Ubisoft w tym roku wielka i cholera wie co nie wyjdzie. Na co dodatkowo gorąco czekam, to jest No Man's Sky. Pokażcie pewno. Ona była w zeszłym roku na Gali VGX zapowiedziana. To jest taka gra zgenerowana proceduralnie wszystkim praktycznie, tak? Statkami, no, statkami chyba może nie, ale światem, fauną, florą, wszystkim kosmosem. I to może być ciekawa gra. Ma być chyba w 2014 roku prawdopodobne. Właśnie tu, czy oczekujesz tytułu No Man's Sky? No właśnie tak. Yy, dodatkowo jeszcze Wiedźmin 3 wychodzi, no to to oczywista oczywistość w sumie, no i gra chyba którą najbardziej będę czekał w tym roku Znaczy, gra z tych wysokobudżetowych poza, mm, poza Wiedźminem GTA 5 na pc -ta. Mimo, że przyszedłem na konsoli, to ta gra po prostu jeżeli wyjdzie na PC-ta tak kuźwa rozwinie skrzydła to się w pali nie mieści. W muszą zapowiedzieć tą grę i musi wyjść. To jest inny problem. Czy zagram we morski? <laughs> czy widzę, co się dzieje na tym czacie? Akurat teraz zajmowałem się trochę czym innym i nie widziałem. I co się tu dzieje? Nie ja wiem, czy coś się złego dzieje. Nie patrzyłem, więc zobaczcie. Czy będzie raz z wąziem? No to musiałby wąził chcieć zagrać w rasta. Co sądzę o firmie zwanej EA, fajna firma, tak z 10 lat temu, <grymne> aktualnie stoczyła się na spore dno, niestety. Zatracili się kompletnie, sprzedali duszę diabłu kompletnie i, I tu jest problem. Chociaż fakt faktem, przy dobrych wiatrach może chociaż Titanfall im wyjdzie, mam nadzieję, że Titanfall chociaż będzie dobry, który oni wydają. Szczególnie, że jest... on może być dobry dlatego, że z tego co mi się wydaje, Titanfall jest tworzony przez właśnie ekipę, tam byłam ekipę, która tworzyła Koda, ale mają, oni mają dość dużą chyba swobodę, mi się wydaje. W tym, Znaczy, w porównaniu na przykład do DICE, które tworzy Battlefielda, czy innych studiów tworzących np. Medal of Honor, to właśnie ludzie od Titanfalla mają troszeczkę większą swobodę, mi się wydaje, w tym co robią. Nie do końca, oczywiście całkowitą, bo jednak wydawca tam trzyma nad nimi piecze, i smyczy, i bat, i wszystko. Ale wydaje mi się, że mają z tym odrobinkę większą swobodę w tym, co robię. Nie jestem pewien. Dlatego to może być troszeczkę lepsza gra. Mimo, że wydawana przez Electronic Arts. Czy dasz mi Plexa do EVE? <laughs> Chciałbyś. Przyznam yy, znam grę Running with Rifle? Znam, ale niespecjalnie mi się spodobała. Czy kupiłem już Tifa? Nie i nie planuję. Tif nigdy nie był jakoś specjalnie moją ulubioną serią gier. Nie lubię skradanek. Ostatnio grałem w co? <laughs> Ostatnio grałem w The Last of Us na konsoli, próbowałem sobie pograć sam. Fabularnie i graficznie mega, miazga po prostu, miazga do potęgi entej. Gameplayowo taka nuda, taka nuda, jeszcze skradanka, taka straszna skradanka, że to się grać nie da. Myślałem, że mnie coś weźmie jak w to grałem, nie? A pograłem może z godzinę czy dwie. Czy będzie stream z golenia? Mogę zrobić jak chceć. Jak będzie 100 głosów na tak, to zrobię. Hmm. Zeus... Hmm. Zeus jeszcze jako tako nie wyszło. Tylko wyjdzie jakoś mniej więcej w... ...kwiecień, maj w mojej opinii. Ale można już teraz pograć w Armę czy Zeus pobierając wersję deweloperską gry ze Steamu. I wtedy jest to po prostu wcześniejsza wersja, hmm, wcześniejsza wersja, jeśli taka robocza, tak alfa tego trybu, Ale to tam zaspamował. Boże, Bartix, jako rozrzuć Bartixowi jak jeszcze raz coś przeskrobię. No mówię, Tomprydera w teraz nie wiem, czy bym męczył. to już milion osób nagrywało, więc nie ma chyba sensu. Na, może na live i pociągnę Tomprydera. A Bioszok Infinite nie planuje. Też mówię, to jest jednak z tych, gier, które fabularnie wyglądają spokojnie. Graficznie też, ale gameplayowo to jest tragedia. To już jest taka to jest gra, którą trzeba już wałkowana po pierdeli razy. Hmm. Dobra, macie jeszcze jakieś pytania, czy na razie nasz. Pierwszy odcinek MAC, czyli Moski ten Chat, byśmy zakończyli. Byśmy mogli dzisiaj zakończyć też live, a, bo już 10 godzin streamuję. 10? No, 10 godzin będzie. Mówię, no, z tym if online, już mówiłem wcześniej, mm, chciałbym zagrać i to jest świetne. To jest to jest MMORPG, o którym ja zawsze marzyłem, a jest jeden mało ale. To jest MMORPG, które pochłania taką masę czasu, że po prostu to jest przegięcie, nie? Co widzisz, co myślisz widząc poziom ortografii na czacie? Znaczy jeszcze takie lajtowe przypadki kiepskiej ortografii to przeżyje, ale jak czasami ktoś coś napisze to po prostu człowiek nie da się złapać za głowę, za ucho, za szyję, za kark, za wadzka, za cokolwiek. Co mam zamiar teraz zagrać, grać? W tym momencie nic, późno e, Seria z Assassin's Creed? Nie, to chyba nie ma sensu mi się wydaje nie, 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 nie za bardzo zbyt wiele osób chciało z Was oglądać to A są ciekawsze rzeczy, które mogę robić i... Assassin's Creed jest fajny, nie powiem, że nie, ale to już też miliard osób przeszło na tubie Samo, sam, ludzie też sami poprzechodzili, więc chyba nie ma sensu mi się wydaje czy wrócę do Triasa? Evolution? Wrócę. Planuję to zrobić coś na tu z tego. Tylko nie wiem kiedy. Mam Far Cry 3 na Uplayu. Ghost Recon Online. Dużo się ostatnio zmieniło. Można pomyśleć to jest do przemyślenia. Czy za PC? Tak, z gole prawą brew za GTA 5 na PC. Jak mi ktoś zagwarantuje, że będzie. Nie wiem, wkrótce. Nawet zapowiedź. Jaką kartę graficzną polecam? Jak najdroższą? Jak najdroższą do Twojej funduszy? Zmieniam religię. Super. Na no, hasizm? Dobra. Wydaje mi się, że jak to taki próbny odcinek to nam na razie wystarczy. Z tym razem postaram się troszeczkę to bardziej dopracować, siebie trochę ogarnąć I mam nadzieję, że wyjdzie trochę lepiej Gran Turismo 5 Zobaczymy Nie wiem, zobaczymy eee, no No to dzięki Wam za uwagę W komentarzach na tubie, jak to oglądacie na tubie, to prosimy Wam Prosiłbym Was, żebyście dali znać co myślicie o tego typu materiale I co może byście w by nim zmienili Poza prowadzącego. Poza prowadzącym. Bo to będzie najcięższe. Zawsze mogę wam zaproponować kiedyś Pamela, ale nie wiem czy ona się zgodzi. E, właśnie. Nie zapomnij o zbieraniu podpisów na perkonie pod zalegalizowaniem. Późno. Już mi się język tączy po, po tylu godzinach. Pod zalegalizowaniem hajsizmu. Planujemy założyć hajsizm. Rygi hajsizmu. Nie wiem na ile serio, na ile na żarty, ale zobaczymy. Może jemy, ja zobaczymy jak. Może być religia latającego potwora spaghetti albo Jedi na to. czemu nie hajsizm. Hajs Heis się musi zgadzać w końcu, prawda? PRAWDA! Okej, okay, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ktoś do tego momentu wytrzymał. Zapraszam Was, żebyście jak najczęściej zaglądali na hitbox.tv slash moskit, albo po prostu na... albo po prostu na jahajs, albo kliknęli na taki magiczny niebieski przycisk falą z białą czcionką właśnie na hitboxie i będziecie, będziecie powiadamiali będziecie powiadamiani o, o nadchodzących streamach, a no przynajmniej rozpoczętych streamach nie nadchodzących no. no i Facebook i tego typu sprawy wiadomo no, do zobaczenia. Pa, pa